Dzień dobry, witam was serdecznie moi drodzy w tym stronie, z tej strony wasz, a właściwie w Hemeralu. Dzisiaj powiedziałam hello, it's me. Po koszmarze. No już zobaczę, coś ty mi zrobił. Ty. Coś strasznego. Jakby mnie goniło. To coś śmierdziało. I było tak jakby zamazane. Desperacko próbowałam uciec, ale moje nogi się nie uczyły. Ja się na siebie śmieszę po prostu, ale moje nogi się nie ruszały. Były zupełnie takie, jakby były złączone z ziemią i nie mogłam się ich ruszyć. I to coś do mnie coraz bardziej podchodziło. A to był sen. Wytarłam cały pot z mojego czoła i odczułam ulgę. Kiedy się odwróciłam, ujrzałam jasny księżyc za oknem. O, muszę się obudzić i przygotować do szkoły. Schowałam moją głowę pod koc? Po co cię chowasz, jak mówisz, że musisz się do szkoły przygotować? A może wychyliła moją głowę zza koca? Wybaczcie. Już obudziłam się, ale to przez koszmar. Czuję się bardzo zmęczona. Nigdy nie pomyślałabym, że pod bandażami mumii może być coś tak okropnego. Może nie powinna być taka ciekawa. Wczoraj doktor Robin pozwoliła mi zobaczyć, co jest pod bandażami. Zanim jednak użyłam, wszystko zemdlałam. Potem jak się obudziłam się na łóżku w pokoju pielęgniarki, ale nie zobaczyłam wcale na sumę. Kiedy zdałam sobie sprawę, że zostawi mnie tutaj, byłam rozczarowana i wróciłam sama. Zaczęłam wstawać i przygotowywać się do wyjścia. Nawet po tym, kiedy ja przybyłam do tej szkoły, nadal czułam się zmęczona. Nawet kiedy przyszłam do szkoły, czułam się nadal zmęczona. Kiedy ja się położyłam zmęczona na biurku, jak wcześniej rano, usłyszałam zaskoczone głosy powyżej mojej głowy. Coś nie tak? Już się tak nagle czuję zmęczona? Erika, miałam koszmar. A, wyglądasz tak źle. Naprawdę, a w ogóle wszystko znam, okej? Okay? Wyglądasz tak źle? Ty widziałaś siebie w luszcze? Tak jakby na początek ty nie masz jak najlepszej cery. Ty jesteś teraz bardzo blada. Może to przez to, że tak nagle zmieniłaś środowisko? Nie musisz się tak jakby stresować. Wiem, dziękuję. Uśmiechnęłam się słabo i dam spojrzenie na miejsce przy oknie.
spojrzałam na miejsce przy ognie. Natsume też leżał na biurku, ale on po prostu spał. Ha, zaczął się dzwonek. Jingle bell. Trochę później nauczyciel, patrząc nerwowo, taki, który wyglądał na nerwowego i starego, przyszedł do klasy. Uczniowie, proszę zajmijcie... A, to ten od języka, który jest taki surowy ponoć. Studenci, proszę zajmijcie swoje miejsca. Zaczynając od dzisiaj, będziemy mieć lekcję o oficjalnym języku. Proszę otwórzcie swoje książki na stronie 92 i kontynuujemy od tej strony. Wiem, że musicie już wiedzieć o tym, jak ważny jest oficjalny język, ale nadal chcę wam o tym powiedzieć. Jest różnica między językiem, który używacie w codziennym życiu, publicznym. Jakby dla publiki ten rodzaj języka jest bardzo ważny. Dla kilku na ras, które dominują nad jedną rasą, ale czasami... Kilka ras dominuje nad jedną rasą, ale czasami... Ale trochę tak jak, jak my na przykład... tak jak my ze sobą... Kontaktujemy się tej wszyscy w tej szkole. O. Ale w negocjacjach z kimś innym, z innej rasy, możemy użyć właśnie tego języka, jakim jest oficjalny język, coś w tym stylu. Dźwięk książek, które studenci obracali się, rozległ w cichej klasie. Zaczynając od tego koszmaru, odczuwam taką senność i teraz mam ochotę spać. Odwróciłam mój nowy podręcznik i powoli cicho, jak to się nazywa? Nie jękłam. Ziewnęłam. Nauczyciel, widząc to, posłał mi ostre spojrzenie. Cóż, Awolin, proszę przetłumacz jakby to zdanie od 23 linijki. Ziewałaś już od początku zajęć. Czy to nie oznacza, że to jest dla siebie łatwe? Myślę, że dla kogoś z zewnątrz, takiego jak ty, przetłumaczenie tego, możesz to przetłumaczyć nawet kiedy śpisz, co? Słyszałem, że zanim tutaj przyszłaś, ty żyłaś w zamkniętym mieście, ale to musi być łatwe, co? Jaki okropny. Ja... Jakby próbowałam to przetłumaczyć, ale w ogóle nie miałam pojęcia, jak wymówić te słowa, jak zrozumieć te słowa. W moim samym mieście nigdy nie słyszeliśmy o czymś takim jak oficjalny język. Przepraszam, nie mam pojęcia. Nie masz pojęcia? Czy ty właśnie powiedziałeś, że nie masz pojęcia? Cóż, dlatego właśnie... Nie chciałem uczyć tak nisko zdolnościowych niskich klas, coś w tym stylu.
Ale zaczynając jakby od złych stopni, które mogą mieć niskoklasowi, nic o to nie mogę poradzić, że myślę, że powinni jakby trochę uporządkować jakby te znajomości, połączenia. Chyba chodzi mu o to, że powinni jakby trochę uporządkować to, że tacy niskoklasowi chodzą do tej szkoły. Nauczyciel przewrócił oczy, zwrócił swoje oczy względem Natsume, który dalej leżał na ławce przez cały ten czas. Nic za to nie mogę poradzić, więc cóż, Rej, proszę przetłumacz to. Czemu Raja nie Natsume? Tak. Rej miękko i idealnie przetłumaczył to wszystko. Kiedy jakby westchnienia uznania rezonowały w klasie, ja tylko zniżyłam moje ramiona i zniżyłam. Ja tylko zniżyłam moją głowę? Zgarbiłam moje ramiona i zniżyłam głowę? Wiem, że to moja wina, że ziewałam podczas lekcji, ale nie sądzę, że Ranga powinna być wspominana, zwłaszcza przez nauczyciela, który ponadto ma przeciwstawiać dyskryminacji. Kiedy spojrzałam na Sumę, który siedział przy oknie, nie mogłam powiedzieć, że to dobre dla niego, żeby spać podczas zajęć. Ale jest mi przykro zobaczyć, jak nauczyciel odwrócił swoje oczy na niego przeze mnie. To prawdopodobnie dobrze, że on dalej spał. On prawdopodobnie nie słyszał tego ironicznej riposty nauczyciela racja. No, tej ironicznej odpowiedzi nauczyciela racja. Dźwięk kroków dwóch ludzi przeszedł przez korytarz. Dlaczego idzie za mną? Bo chcę wiedzieć, gdzie ty idziesz. Dlaczego muszę być przez ciebie monitorowany? Po prostu pozwól mi spędzić mój czas na przerwie tak, jak chcę. Ale jesteśmy partnerami. Kto powiedział, że partnerzy powinny być 24 na 7? Czy możesz po prostu wrócić do klasy? Kiedy jestem z tobą, czuję, że wszystkie nieszczęścia mogą do mnie przyjść? Wcale tak nie jest. Ale przecież nic nie zrobił. Oczywiście, że jest, jak podczas zajęć wcześniej. Zostałem obrany na cel przez ciebie. A, więc ty nie spałeś? I? Nawet jeżeli bym się nie obudził, to ty byś utrzymała ciszę, udając, że nic się nie wydarzyło? Niesamowite. Kobiece umysły są tak wypaczone. Ja wcale nie chciałam tego ukrywać, czy coś w tym stylu. Cóż, nie mam żadnych uczuć względem nauczyciela za jego ironiczną odpowiedź, ale... Nie lubię, kiedy ktoś mnie wciąga w swoje problemy, kiedy ich nie potrzebuje. Tak. Ale to było złe, żeby spać podczas zajęć. Z jego ostrym spojrzeniem zdałam sobie sprawę, że nie powinnam o tym wspominać. Co to ma być? Ma zamiar mnie teraz obwiniać? Przepraszam. Powiedziałam. Jego twarz wyglądała na bardzo zirytowaną. Jego wyraz twarzy. Dlaczego ty przepraszasz, że jesteś idiotką? Spanie podczas zajęć było moją winą, racja, dlatego właśnie nauczyciel patrzył na mnie. Nawet jeżeli byś to przetłumaczyła, to myślę, że nauczyciel i tak by nadal coś powiedział do mnie. On zawsze tak robi. Zawsze? Więc masz na myśli, że zawsze śpisz?
Jakby trochę cię tylko przycisnąłem i już zaczęłaś szybko przepraszać. Coś nie tak z tobą. I na to tak nieważne, jak wiele razy mówię ci, żebyś się ode mnie trzymała z dala, to po prostu za mną idziesz. Nie rozumiem cię. Idź sobie. Czułam uciec mojej piersi. To pierwszy raz w moim życiu, kiedy widzę, stanęłam w twarz Luzy tak oczywistą, jakby z kimś, kto tak oczywiście mnie odrzuca. Nie mam pojęcia, jak mu odpowiedzieć na to realnie, jak zareagować. Nienawidzę cię? Chcę być przyjaciółką z tobą? Jak mu powiem, że nienawidzę, to też mi powie, że mnie nienawidzi. Chcę się z tobą zaprzyjaźnić. To była dobra odpowiedź. Good. Nieważne, co ty powiesz, to ja chcę po prostu się z tobą zaprzyjaźnić. Dlaczego? Ty pytasz mnie dlaczego, ale jakby muszę mieć powód, żebyśmy byli przyjaciółmi? Nie wiem, koniec końców i tak nie chcę być przyjacielem z kimś, kto nie ma ku temu żadnego powodu. On patrzył na mnie, to bolało. On znów na mnie tak spojrzył, to bolało. Te jasne i piękne oczy błyszczały tak jak lód, były zimne jak lód. Odkąd on nienawidzi mnie tak bardzo, jakoś instynktownie chciałam się stać jego przyjacielem, ale to jest naprawdę trudne. A. W końcu zdałam sobie sprawę, że płaczę. I czułam, że łzy upadają mi po twarzy. Ja wcale nie chciałam płakać, przepraszam. Moje łzy dalej upadały. Czy się teraz lepiej? A tobie co? Nagle się zmieniła postawa o 180 stopni? Wczoraj widziałaś, wczoraj upadłaś po tym, jak doktor Robin ujrzała bandaże, jak ujrzałaś, co było pod bandażami, racja? U doktor Robina ujrzałaś, co było pod bandażem? Po tym, wszystko z tym okej? Okay. Dlaczego on tak nagle o tym wspomina? Zmienił temat tak nagle, że przestałam płakać? Czy on jest jakimś sadyszą, czy coś w tym stylu? Zastanawiam się, jak przerażona ty byłaś. Odkąd ty upadłaś, to musiało być dla ciebie naprawdę obrzydliwe, co? Tak, to było przerażające. Może on po prostu próbuje jakby mnie pocieszyć? Zmieniając temat, wygląda to, że się uspokoiłam. Co to za jakby iluzja? Czy pragnie coś w tym stylu? Iluzja, która się wydostała ze twojego pragnienia? Co? To co powiedziałam... Jeżeli powiedziałabym to na sumę, to prawdopodobnie by się rozłościł i powiedział mi, że to jest tylko moje własne ego. Co? Hej, czy możesz mi opisać, jak to wygląda? Jak to wyglądało? No cóż, to jest ciężkie do opisania. A co, ty nigdy nie widziałeś tego? A no tak, ty nie jesteś dobry ze słowami. No przepraszam za to, ale ty jakby nie masz pojęcia, dlaczego, jak to wygląda? Dlaczego? Nie chcę wiedzieć. Nigdy nie chciałem upaść, więc nie patrzyłem. Wszystko jakby... Że jesteście z tej samej rasy, a nadal jest to trudne do patrzenia? Zauważam, że to musi być trudne unikać kontaktu z gnijącą skórą doktora. Próbowałam ciężko myśleć o tym, o jakby kolejnej rzeczy, którą mogłabym to wymazać z mojej pamięci. Ale... Jeżeli to byłaby moja twarz, to co bym zrobiła? Może ukryłabym ją za bandażami, ale nie, ale jakby mogła nie widzieć sama siebie. Nadal to jest jakby okropne. Hej, możesz teraz mnie zostawić? Skoro już ty nie płaczesz, to nie chodź za mną więcej? Hej, czekaj!
Zareagowałam moją ręką w pośpiechu, ale Natsume już odszedł. Myślałam, żeby iść za nim, ale on by powiedział po prostu znowu te same rzeczy mi. Koniec końców po prostu stałam tam i odpoczęłam, jak odchodził. On poszedł sobie. Odkąd już więcej nie płaczę, to on nie będzie już próbował mnie pocieszyć. Czy to miało znaczyć, że on jest miły? Nie mogę w ogóle zrozumieć Natsume. Nie mogę też zrozumieć samą siebie. Powinnam trzymać się z dala od Natsume, odkąd on jest taki zirytowany przeze mnie. Ale dlaczego tak o niego dbam? Może to przez te piękne oczy? Myśląc o tym, wybrałam Natsume bez żadnego bez żadnego powodu, ale może jakby zostałam oczarowana przez te oczy? One były takie piękne, ale takie samotne. Wróciłam do klasy sama z tymi skomplikowanymi uczuciami. Dobra, to jest end, moi drodzy, więc ja to zatrzymuję, bo muszę iść to zrobić, więc bye bye.